Nowe wiadomości ze świata sportu z kraju. Tragiczne informacje płyną do nas z Łodzi. W 18 minucie spotkania Widzew Radomiak sędzia przerwał mecz. Powodem było zatrzymanie akcji serca u jednego z kibiców gospodarzy. Reakcja służb medycznych była błyskawiczna. Kibic odzyskał przytomność, a na stadionie pojawiła się karetka, która zabrała go do szpitala. Wydawało się, że akcja ratunkowa zakończy się szczęśliwie. Niestety mężczyzna zmarł w szpitalu. W informacji klubu czytamy. Przekazujemy smutne wieści. Pomimo błyskawicznej reakcji służb i podjęcia akcji ratunkowej, kibic Widzewa Łódź, który zasłabł na stadionie, zmarł w szpitalu. Ślemy wyrazy współczucia i łączymy się w bólu z bliskimi. Poinformował na portalu Twitter X Widzew Łódź. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.